Witam serdecznie Państwa. Otwieram 50. sesję Rady Miejskiej w Dubiecku. Pragnę powitać na dzisiejszej sesji radnych Rady Miejskiej w Dubiecku. Witam pana burmistrza miasta i gminy Dubiecko, pana Jacka Grzegorzaka. Witam panią skarbnik, panią Katarzynę Makarską, pana mecenasa Bartłomieja Hejnowicza, pana sekretarza Urzędu Miasta i Gminy Dubiecko, pana Andrzeja Szałygę. Witam także bardzo serdecznie zaproszonych gości na dzisiejszej sesji radnych powiatu przemyskiego w osobach pan Zbigniew Blecharczyk, pan Henryk Sowa oraz pan Arkadiusz Mazur. Witam także sołtysów naszej gminy. Witam dyrekcję, czyli panie dyrektorki szkół podstawowych miasta i gminy Dubiecko, panią Elżbietę Niemczewską, panią Dorotę Skubisz-Bębenek, panią Halinę Klepacką oraz panią Kamilę Kierc-Prorok. I przedstawię porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. Stwierdzam, że obrady są prawomocne. Na sali obecnych jest w tej chwili już 14 radnych. I przedstawię porządek obrad. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji. Punkt czwarty, informacja burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Punkt piąty, podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A, wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Podpunkt B, przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Podpunkt C, wyrażenia woli ustanowienia świętego Mikołaja patronem miasta i gminy Dubiecko. Podpunkt D, wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność miasta i gminy Dubiecko nieruchomości gruntowych. Podpunkt E, wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz miasta i gminy Dubiecko nieruchomości gruntowych. Podpunkt F, wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości gruntowych stanowiących gminny zasób nieruchomości. Podpunkt G, wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. I podpunkt H, wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy ulicy Przemyskiej w Dubiecku. Punkt szósty, informacja burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej. Punkt siódmy, wolne wnioski i zapytania. Punkt ósmy, zakończenie obrad. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać do porządku obrad dzisiejszej sesji? Panie burmistrzu. Dzień dobry. Chciałbym bardzo poprosić o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji uchwałę w sprawie, już mówię, w sprawie utworzenia linii komunikacyjnych na terenie miasta i gminy. Tylko się zaczytałem w inne dokumenty i teraz mam problem z odczytaniem tytułu, a jest długi. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wniosek pana burmistrza o zmianę porządku obrad poddaję pod głosowanie. I rozpoczynam głosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty i proponuję przegłosować porządek obrad bez ponownego odczytu. Natomiast uchwałę, którą chce wprowadzić pan burmistrz, proponuję umieścić w podpunkcie I, czyli na końcu, jako ostatnią z dzisiejszych uchwał. I taki porządek obrad poddaję pod głosowanie. Rozpoczynam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Punkt trzeci, informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzednich sesji. Takie uwagi nie wpłynęły do dnia dzisiejszego, wobec tego proponuję przyjęcie protokołów bez odczytu i rozpoczynam głosowanie.
Dziękuję. Stwierdzam, że protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. Punkt 4. Informacja burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Mamy obszar czasu od sesji z 27 października do przeanalizowania do dzisiaj. W międzyczasie były dwie sesje nadzwyczajne i dlatego tych wiadomości trochę się nazbierało, ale postaram się to w miarę skrótowo, ale wartościowo przedstawić. W dniu 28 października brałem udział w 22 Zjeździe Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dubiecku. Zjazd odbył się w remizie OSP w Bachurcu i był to zjazd sprawozdawczo-wyborczy za okres kadencji 2016-2021. W zjeździe brali udział zaproszeni goście w osobach prezes Zarządu Powiatowego Witold Kazienko, komendant miejski PSP w Przemyślu Bogusław Szczurko, wiceprezes Zarządu Powiatowego Zbigniew Blacharczyk, sekretarz Zarządu Powiatowego Barbara Jamrozi, komendant komisariatu w Dubiecku komisarz Jerzy Kruczek, burmistrz miasta i gminy Dubiecko Jacek Grzegorzak i przewodniczący Rady Miasta i Gminy Jerzy Brożyna. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności za okres kadencji i uzyskaniu absolutorium wybrano na pięcioletnią kadencję nowy zarząd, który będzie kierował prezydium. I tu myślę, że też warto przedstawić nowy zarząd. Prezes Marek Blacharczyk, wiceprezes Janusz Kwasiżur, komendant Jarosław Sura, sekretarz Barbara Jamrozik i skarbnik Józef Sowa. Członkowie zarządu są Krzysztof Galej, Krzysztof Goleniowski, Grzegorz Karaś i Wojciech Smoliński. Komisja rewizyjna w składzie przewodniczący Mateusz Koczynasz, sekretarz Leszek Klim i członek Józef Mosur. Gratuluję nowo powołanemu zarządowi i życzę sukcesów pracy na rzecz naszych społeczności. Ponadto reprezentowałem miasto i gminę przed notariuszem w celu wykonywania uchwał Rady Miasta dotyczących zbycia i nabycia gruntów po odbytych przetargach dla nieruchomości własności Urzędu Miasta i Gminy, a także są to zmiany konieczne w celu uregulowania stanu prawnego dróg i przejazdów. Tego było dość sporo, dość często jeździliśmy do pani notariusz, żeby te sytuacje prawne normować. W dniu 29 października ogłosiłem przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Dubiecko w 2022 roku i wyłoniono wykonawcę na część pierwszą i piątą, firmę FB Serwis Karpatia, spółka z o.o. Starnowa. W dniu 31 października bieżącego roku złożyłem wniosek o dofinansowanie do ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, to jest Spichlerza w Wybrzeżu, na kwotę całkowite 121 545 zł, w tym dofinansowanie 60 772 zł i wkład własny ponad 60 tysięcy. W dniu 2 listopada złożyłem wniosek o dofinansowanie z programu Laboratoria Przyszłości, mające na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury. Dotacja wynosi 100% bez wkładu własnego gminy. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i otrzymaliśmy łącznie na ten cel 300 tysięcy złotych. Wsparciem objęto wszystkie szkoły na terenie naszej gminy. W dniu 3 listopada podpisałem umowę z podkarpackim kuratorem oświaty na realizację projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2012-2025. Otrzymana dotacja w kwocie 8,5 tysiąca zostanie przeznaczona w szczególności na zakup książek, nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w Przedmieściu Dubieckim, Bachurcu i Skanii. Wkład własny gminy wynosi 2150, całkowity koszt projektu 10650. W tym dniu 15 listopada złożono kolejny wniosek z tego programu dla szkół w Dubiecku i Nienadowej na łączną kwotę 14 375 zł, w tym dotacje 11,5 tysiąca i wkład własny gminy 2875 zł. Oczekujemy na rozstrzygnięcie tego konkursu. Dziękuję wszystkim, którzy postanowili swoim zaangażowaniem uświetnić obchody Święta Niepodległości 11 listopada. Uroczystości te odbyły się w Nienadowej i Dubiecku, a w Goku odbyła się okolicznościowa wieczornica. W dniu 12 listopada bieżącego roku zakończyliśmy pierwszy etap prac w ramach projektu Dostępna Szkoła – Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia, polegający na pełnym dostosowaniu dwóch sal gimnastycznych zgodnie z modelem dostępnej szkoły. W ramach prac na salach gimnastycznych w Bachurcu i Skanii wykonano renowację parkietów oraz malowania linii boisk. Obydwa parkiety zostały pokryte nawierzchnią matową i antypoślizgową. Ponadto zakupiono i zmodernizowano część rolet zewnętrznych w sali gimnastycznej PSP w Bachurcu.
dając możliwość pełnej regulacji natężenia oświetlenia. Łączna wartość przeprowadzonych prac to jest 61 707 zł i 90 groszy i całość została pokryta z grantu bez wkładu własnego naszego budżetu. W dniu 18 listopada brałem udział w posiedzeniu Rady do Spraw Samorządu Terytorialnego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Głównym tematem było finansowanie oświaty z uwzględnieniem placówek publicznych i niepublicznych. W spotkaniu poza członkami Rady, w tym zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ministrem Piotrem Ćwikiem oraz przewodniczącym Rady Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Edukacji, a także doradca prezydenta RP profesor Andrzej Waśko. W pierwszej części spotkania sekretarz stanu w ministerstwie Dariusz Poniatowski omówił dane statystyczne odnoszące się do roku szkolnego 2021-2022, szczegółowe kwestie dotyczące finansowania zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym strukturę wydatków na edukację. W drugiej części posiedzenia odbyła się dyskusja, podczas której członkowie Rady wskazywali na specjalne problemy reprezentowanych przez siebie jednostek samorządu. Padło wiele szczegółowych pytań, do których odnieśli się obecni na posiedzeniu przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wiele problemów ma charakter ogólnokrajowy, stąd spotkanie było także okazją do ożywionej debaty na temat możliwości nowych rozwiązań prawnych albo wprowadzenia różnego rodzaju dobrych praktyk w polskiej oświacie na różnych szczeblach samorządu terytorialnego. Grupa nieformalna Aktywne Pogórzanki zaprosiła do udziału w inicjatywie pod nazwą Wierzbowy Zakątek Wybrzeżu, nasze wyjątkowe miejsce spotkań i integracji. W ramach projektu na dwudniowych warsztatach żywej architektury zaprojektowano i wykonano altanę wierzbową na prawym brzegu Sanu w miejscu biwakowym w miejscowości Wybrzeże. W dniu 30 listopada brałem udział w posiedzeniu Rady Seniorów Gminy Dubiecko. Dokonaliśmy podsumowania pracy za ostatni rok działalności, a także w związku z upływem kadencji zaprosiłem wszystkich do złożenia deklaracji na kolejną kadencję. Odbył się również nabór na członków Rady Seniorów i w dniu 23 grudnia powołałem 11 członków tej Rady. Pierwsze spotkanie nowej Rady jest planowane w styczniu 2022 roku. W dniu 30 listopada złożyłem wniosek o dofinansowanie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym spichlerzu w Wybrzeżu na łączną kwotę 169 165 zł i 57 groszy, w tym dofinansowanie jest tutaj pół na pół, czyli 84 582 zł na równi z udziałem własnym gminy. Oczywiście czekamy na rozstrzygnięcie tego grantu. Dzień 5 grudnia to niedziela, która no szczególnie myślę wpisała się w historię naszego tutaj, naszych działań na rynku. Po pierwsze była to akcja krwiodawstwa w Klubie Seniora zorganizowana staraniem Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK Kropla Nadziei działającym przy OSP w Dubiecku. Po drugie był to jarmark bożonarodzeniowy na rynku w Dubiecku przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury i po trzecie pierwszy imieninowy bieg Świętego Mikołaja zorganizowany przez Komisję Gminną Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Dubiecku. Bardzo dziękuję organizatorom za podjęte inicjatywy i wszystkim, którzy pomogli w tym przygotowaniu tej imprezy, a także tym, którzy wzięli w nich czynny udział. W dniu 8 grudnia bieżącego roku uczestniczyłem w spotkaniu podsumowującym kolejny etap remontu drewnianego kościoła Bachurcu. Na sukces dotychczasowego remontu złożyła się troska wielu osób, ale w szczególny sposób praca pani Danuty Armata oraz księdza Kazimierza, proboszcza parafii Bachurzec. Gratuluję tego sukcesu i życzę powodzenia w dalszych pracach remontowych. W dniu 8 grudnia złożyłem wniosek o dofinansowanie w ramach grantu wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, granty PPG-owskie na łączną kwotę 444 500 zł, dofinansowanie w 100% kosztów bez wkładu własnego. Oczekujemy obecnie na rozstrzygnięcie tego konkursu. Brałem również udział w 5. Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Przemyślu, który odbył się 11 grudnia w sali GOK w Birczy, podczas którego wysłuchaliśmy sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej oraz dokonaliśmy wyboru, znaczy śmy to nie, bo ja nie brałem udziału w głosowaniu, ale uczestniczyłem w tym wydarzeniu, nowego zarządu i komisji rewizyjnej, a także delegatów na zjazd oddziału wojewódzkiego w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie.
W dniu 15 grudnia bieżącego roku złożyłem wniosek o dofinansowanie na uruchomienie linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Dubiecko w 2022 roku. Wniosek został pozytywnie oceniony i otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i całkowity koszt tego przewozu to jest 805 179 tysięcy 2 grosze. W tym dofinansowanie wynosi ponad 718 tysięcy. To jest informacja z dzisiaj rana i dlatego prosiłem o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej uchwały. A ponadto uczestniczyłem w spotkaniach świąteczno-wigilijnych, w piątkowej, słonnym, w kole emerytów i rencistów, czy w klubie seniora. Bardzo dziękuję za kultywowanie tradycji w swoich środowiskach oraz za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu piątego, podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Poproszę panią skarbnik. Panie przewodniczący, szanowni radni i szanowni zebrani goście. Przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej w Dubiecku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Podstawę prawną pomijam. Rada Miejska w Dubiecku uchwala, co następuje. Paragraf 1. Punkt 1. W dochodach budżetowych wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 7088 zł i zmniejszeniu dochodów o kwotę 9377 zł 77 groszy. Punkt 2. W wydatkach budżetowych wprowadza się zmianę polegającą na zwiększeniu wydatków o kwotę 25905 zł 16 groszy i zmniejszeniu wydatków o kwotę 28194 zł 93 grosze. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Dubiecko. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały. Zmiany dokonane w budżecie polegają na zwiększeniu dochodów bieżących o ponadplanowe wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych kwota 5087 zł. Zwiększeniu dochodów na podstawie umowy z wojewodą podkarpackim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach program Asystent Rodziny na 2021 rok kwota 2000 zł. Zmniejszenie dochodów bieżących i majątkowych w wyniku zakończenia i rozliczenia realizowanych projektów. Chodzi tutaj o zadanie pod nazwą modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Iskań. To jest zmniejszenie o kwotę 6677 zł. Oraz wykonania prac remontowo-konserwatorskich budynku spichlerza w miejscowości Wybrzeże realizowanych w 2021 roku. To jest kwota 2700 zł 77 groszy. Oraz zwiększenia i zmniejszenia wydatków bieżących w różnych działach klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia realizacji bieżących zadań statutowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dodam tylko, że obecnych jest na sali w tej chwili już 15 radnych, jesteśmy w komplecie. Czy są pytania do projektu uchwały dotyczącej zmian w budżecie? Jeśli nie ma pytań, to uchwałę nr 269 poddaję pod głosowanie. Rozpoczynam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt kolejny. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu i profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. I poproszę panią Agnieszkę Binko, pełnomocnika burmistrza do spraw przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dzień dobry, witam Państwa. Program profilaktyki jest kontynuacją wielu działań zainicjowanych w latach poprzednich. W tym roku został on poparty diagnozą lokalnych zagrożeń społecznych dla miasta i gminy Dubiecko. Diagnoza taka została przeprowadzona na początku 2021 roku. Miała na celu zdiagnozowanie problemów społecznych
które zauważają mieszkańcy, dorośli, jak również dzieci i młodzież. Za zdecydowanie najważniejsze kwestie społeczne mieszkańcy, dorośli mieszkańcy uznali nadużywanie i uzależnienie od alkoholu, bezrobocie, kryzys rodzinny, zanieczyszczenie środowiska, konsekwencje pandemii COVID-19, niewłaściwą opiekę rodzicielską oraz problemy mieszkaniowe. Kluczowym problemem dotykającym mieszkańców jest bezrobocie. Wielu badanych wskazało, że w gospodarstwach domowych znajduje się osoba bezrobotna. Duża liczba badanych wskazuje, że spożycie alkoholu w ich lokalnej społeczności jest wciąż nierozwiązanym problemem. Część osób stwierdziło, że w ostatnim roku na terenie miasta i gminy spożycie alkoholu wzrosło w związku z pandemią, biorąc pod uwagę fakt, iż uważają oni alkoholizm za jeden z najpoważniejszych kwestii społecznych występujących na terenie miasta i gminy, można uznać, że jest to obszar, w którym należy podjąć zintensyfikowane, przepraszam, działania zmierzające do rozwiązania tego problemu. Głównym celem działań profilaktycznych realizowanych na terenie miasta i gminy nie powinno być wyeliminowanie spożywania alkoholu przez jej dorosłych mieszkańców, ponieważ jest to niemożliwe. Skupić należy się na uświadomieniu lokalnej społeczności skutków oraz zagrożeń, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu, zwłaszcza w nadmiernych ilościach. Należy także zwiększyć liczbę działań mających na celu promowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. Z danych wynika, że problem narkotyków nie jest powszechny wśród dorosłych mieszkańców miasta i gminy Dubiecko, ponieważ większość badanych stwierdziła, iż nigdy nie zażywali oni jakichkolwiek substancji odurzających uznawanych za narkotyki oraz mało kto zna osoby zażywające narkotyki. Niewiele ponad połowa osób badanych zna co najmniej jedną rodzinę, która doświadcza fizycznej przemocy lub psychicznej, chociaż sami respondenci nie przyznali się do doświadczania przemocy w swoim gospodarstwie domowym. Duża część mieszkańców musiała również w przeszłości reagować na obserwowaną przemoc w swoim środowisku lokalnym. Zarówno wdrażanie działań profilaktycznych, jak i prewencyjnych, jak i wsparcie osób doświadczających skutków przemocy jest konieczne. Pomimo wielu kampanii w przestrzeni publicznej można zaobserwować wśród mieszkańców miasta i gminy Dubiecko tendencję do stosowania kar fizycznych jako dobrej metody wychowawczej. Pewna część respondentów przyznaje, że surowe traktowanie hartuje dzieci i uczy radzenia sobie w życiu. Są to błędne przekonania i zachowania. Według współczesnej wiedzy psychologicznej to okazywanie uczuć i bliskość pomaga dziecku prawidłowo rozwijać się i radzić sobie z problemami. Widoczna jest potrzeba dalszego uświadamiania osób dorosłych na temat właściwego wychowywania dzieci w duchu wspierającym rozwój. Prawie wszyscy przebadani mieszkańcy słyszeli o zjawisku cyberprzemocy, pomimo to znaczna część respondentów spędza bardzo dużo godzin przed komputerem. Wydaje się więc, że mieszkańcy miasta i gminy nie są świadomi zagrożeń, jakie wiążą się z nieograniczonym użytkowaniem tego typu urządzeń przez dzieci lub aktualna sytuacja epidemiczna, nauczanie zdalne zmusza nieletnich do wielogodzinnego spędzania czasu przed komputerem. Większość badanych ma niewielkie doświadczenie z hazardem, jednak jest obszar z tej dziedziny, który jest bliski wielu badanym, to konkursy polegające na wysyłaniu płatnych SMS-ów. Dość mały odsetek osób badanych miało wiedzę na temat dotychczasowych działań władz lokalnych w obszarze zapobiegania uzależnieniom. Wyłoniła się zatem potrzeba na szersze upowszechnianie i promowanie prowadzonych programów i działań skierowanych do mieszkańców. Jeśli chodzi o młodych mieszkańców, czyli młodzież i dzieci z szkół średnich i ponadpodstawowych, wolny czas młodzież wykorzystuje głównie na korzystanie z nowych technologii. Dalej plasują się spotkania towarzyskie, a na trzecim miejscu sport. Warto więc wspierać młodych ludzi w możliwie jak najbardziej zrównoważonym wykorzystaniu komputera i internetu. Wskazane jest również podjęcie działań profilaktycznych w tym obszarze na rzecz bezpiecznego korzystania w sieci. Alkohol, niestety, jest obecny w środowisku uczniów z lokalnych szkół ponadpodstawowych. Niewiele ponad połowa piła już alkohol w swoim życiu. Inicjacja alkoholowa ma miejsce zwykle pomiędzy 13 a 18 rokiem życia. Bardzo często ma ona miejsce na wakacjach, w miejscach publicznych, to jest bary, restauracje oraz w domu.
Pomimo rozpowszechnionej profilaktyki, wielu zajęć teoretycznych czy kontroli, jakiej zwykle poddawane są młode osoby przez rodziców i opiekunów, duży odsetek badanej młodzieży nie zachowuje abstynencji do pełnoletności. Duży odsetek młodzieży biorącej udział w badaniu paliła już papierosy. Najczęściej inicjacja nikotynowa ma miejsce w przedziale wiekowym między 13 a 18 rokiem życia. Dodatkowo respondenci wskazali na istniejące zjawisko mody na palenie wyrobów nikotynowych. Dostęp do narkotyków jest niewielki, młodzież nie wyraża też nimi zainteresowania. Prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnioną używką jest marihuana. Bardzo poważnym problemem uczniów bez względu na poziom kształcenia jest pornografia w internecie. To silnie uzależniające zjawisko dotyczy już 44% młodych mieszkańców miasta i gminy. Ponieważ młodzi ludzie wciąż spędzają znaczną część wolnego czasu korzystając z komputera i internetu, należy zwrócić szczególną uwagę na uświadomienie, między innymi, jakie zagrożenia są z nimi związane. Pomimo działań w dziedzinie profilaktyki w szkołach, nadal istnieje potrzeba prowadzenia akcji, programów i warsztatów profilaktycznych dotyczących spożywania i nadużywania alkoholu, wyrobów tytoniowych i narkotyków, w szczególności skupiającym się na negatywnym wpływie na zdrowie osób zażywających je w młodym wieku. Cele, tak to jest pokrótce przeczytane, napisane, jeśli chodzi o takie najważniejsze dane z diagnozy. Diagnoza wygląda bardzo obszernie. Są tam wszystkie pytania, jakie zostały zawarte w ankietach i w jaki sposób odpowiadali respondenci. My na podstawie tej diagnozy i programu już w drugiej połowie roku wzmożyliśmy swoje działania. Programy profilaktyczne zostały przeprowadzone w 4 szkołach na terenie naszego miasta i gminy. Było to początkiem dopiero, bo takie działania będą prowadzone w przyszłym roku. Będziemy chcieli, żeby były 2 razy w każdej szkole, bo nie wystarczyło raz. Tak jeszcze pokrótce, bo tutaj była prośba, żeby nie czytać wszystkiego. Dodatkowym punktem, nowością może w naszej komisji będzie punkt pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży, który właśnie się klaruje w ostatnich dniach, ale już mogę o nim powiedzieć, ponieważ jesteśmy na finiszu. Będzie to pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży nie tylko z rodzin dysfunkcyjnych. Właśnie ze względu na to, że zauważamy problem nieradzenia sobie dzieci i młodzieży z różnymi problemami, nie tylko jeśli chodzi o uzależnienia. Stąd nasz pomysł, poparty oczywiście rozmowami z ludźmi, z szkołami, z pedagogami, więc tutaj głos był z zewnątrz i nas w tym utwierdził, że warto. Jeśli chodzi o budżet na przyszły rok, tak jak macie Państwo na samym końcu tabelę numer 4, wynosi 128 tysięcy. Kontrola sprzedaży napojami alkoholowymi będzie prowadzona tak jak na wzór lat ubiegłych przez tajemniczego klienta. Dodatkowo już w tym roku odbyły się kontrole składające się z członka gminnej komisji i funkcjonariusza policji. Oprócz tego, że był tajemniczy klient, była też kontrol jakby nasza taka osobno. No i co, myślę, że tyle, żeby nie przedłużać. Mam takie pytanie, bo mówi pani, że powstanie taki punkt dla dzieci i młodzieży. Pomocy psychologicznej dla dzieci. To w jaki sposób to dziecko ma się tam udać? Czy to rodzic zgłosi, czy dziecko samo się może zgłosić? Bo skąd będą wiedzieć, że mają możliwość skorzystania? Będzie informacja w szkołach. Tutaj już współpraca z paniami bardzo nam się dobrze układa i to właśnie też pani głos był, więc będzie informacja w szkołach, będą informacje przekazywane na spotkaniach z rodzicami, będzie informacja w internecie, no będziemy się starać wszelkimi sposobami. Wiadomo, że na początku będzie ciężko i tych godzin nie będzie, planujemy 3 godziny w tygodniu, żeby taki punkt był czynny, a w miarę możliwości, potrzeb będziemy to zwiększać.
A pomimo tego, że nie działa taki punkt, czy zauważyła Pani, że dzieci mają taką odwagę, czy ktoś przyszedł, zwrócił się albo nie wiem, może Panie tak, ze szkoły, że chcą skorzystać albo chociażby porozmawiać? Tak, ze szkoły były, z szkół były sygnały, ale są też sygnały rodzin, które do nas, gdzie z rodzin przemocowych, gdzie uczęszcza na terapię sprawca, gdzie uczęszcza na terapię ofiara. A dla dzieci nie, jest możliwość, bo mamy panią terapeutkę, ale ona sama mówi, że do dzieci trzeba mieć osobne podejście, musi być ktoś wykwalifikowany, żeby sobie porozmawiać z dzieckiem czy z już dorastającym nastolatkiem. Więc taka potrzeba też wychodzi od rodzin, które do nas uczęszczają. To jeszcze jedno pytanie, czy to będzie punkt, że tak powiem, obsługiwany stacjonarnie czy zdalnie, bo w tym roku bodajże to, co Pani mówiła, że będą Panie, które nie wiem, można zadzwonić gdzieś tam, one sobie są u siebie w domu, czy one będą tutaj przyjmować po prostu? To był moment taki, gdzie nikt nigdzie nie przyjmował, my przyjmowaliśmy wtedy Panie terapeutki zdalnie, ale nie, to jest punkt stacjonarny będzie, ewentualnie jeżeli nas sytuacja wymusi na tym, żeby przejść na zdalne, ale póki co nie planujemy takiej możliwości, będzie punkt. Będzie czynny 3 godziny w tygodniu, dzień jeszcze do ustalenia, bo mówię, to się tak dopiero tworzy w ostatnich dniach. Tak, jeszcze będzie do ustalenia, ale na pewno będzie 3 razy w tygodniu, 3 godziny w tygodniu. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania do projektu uchwały? Chciałem bardzo serdecznie powitać na dzisiejszej sesji Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, pana Mariusza Króla. Dziękuję bardzo za przybycie. I wracam do pytań. Czy ktoś z Państwa ma pytania do Pani Pełnomocnik? Nie widzę pytań, więc proszę jeszcze o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 270 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. Podstawy prawne pominę. Rada Miejska w Dubiecku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjąć program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Program stanowi integralną część strategii rozwiązywania problemów społecznych. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Dubiecko. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 270 poddaję pod głosowanie. Rozpoczynam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpunkt C. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli ustanowienia świętego Mikołaja patronem miasta i gminy Dubiecko. Poproszę pana burmistrza. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 271 w sprawie wyrażenia woli ustanowienia świętego Mikołaja patronem miasta i gminy Dubiecko. Podstawę prawną pomijam. Uchwala się, co następuje. Wyraża się wolę formalnego ustanowienia świętego Mikołaja patronem miasta i gminy Dubiecko. Upoważnia się burmistrza miasta i gminy Dubiecko do wystąpienia do kurii metropolitalnej w Przemyślu o wszczęcie procedury kościelnej w sprawie ustanowienia świętego Mikołaja patronem miasta i gminy Dubiecko. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Dubiecko. I czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Ustanowienie świętego Mikołaja patronem miasta i gminy Dubiecko ma głębokie uzasadnienie w historii naszego miasta i gminy. Wielowiekowa tradycja patronatu znajduje się potwierdzenie w herbie gminy oraz zachowanych dokumentach historycznych sygnowanych wizerunkiem świętego Mikołaja w połączeniu z nazwą miasta. Na początku XV wieku tworzące się władze samorządowe ustaliły herb miasta, w którym znalazła się postać patrona właściciela Dubiecka Mikołaja Kmity, czyli święty Mikołaj. Został on uznany także za opiekuna nowego miasta. Ta wielowiekowa tradycja jest kontynuowana, gdyż wizerunek świętego Mikołaja w herbie jest symbolem samorządu obecnej gminy Dubiecko. Z dniem 1 stycznia 2021 roku staraniem władz samorządowych na mocy rozporządzenia Rady Ministrów miejscowość Dubiecko po 86 latach odzyskała prawa miejskie.
Święty Mikołaj czczony był jako patron pierwszego kościoła parafialnego w Dubiecku, powstałego w czasie erygowania parafii dubieckiej z fundacji Piotra Kmity między 1389 rokiem a 1407 i aż do 1751 roku. Wraz z objęciem patronatu nad dubieckim kościołem Święty Mikołaj przez wieki towarzyszył mieszkańcom Dubiecka i okolic przy narodzinach, ślubach i pogrzebach. Do niego jako patrona uciekano się z prośbami o wstawiennictwo. Święty Mikołaj, biskup Miry w kościele łacińskim, jeden z 14 świętych wspomożycieli, kojarzony jest z dobrocią i troską o człowieka, na całym świecie otaczany jest kultem i szczególną czcią. Inicjatywa uczynienia świętego Mikołaja, którego wizerunek stanowi herb gminy i pojawia się na dokumentach i pieczęciach urzędowych, patronem miasta i gminy Dubiecko, we wszechmiar zasługuje na uwzględnienie, a przyjęcie patronatu jest chlubą i zaszczytem dla miejscowej społeczności. Zatem w uznaniu i dla uhonorowania czci, jaką otaczany jest święty Mikołaj, Rada Miejska postanowiła wystąpić do władz kościelnych Kurii Metropolitalnej w Przemyślu oraz Episkopatu i Stolicy Apostolskiej o ustanowienie świętego Mikołaja patronem miasta i gminy Dubiecko. Ja może dopowiem króciutko jeszcze tylko, że już ten wątek sygnalizowałem wcześniej radnym. Była taka początkowa chęć, żeby taką uchwałę wnieść do porządku obrad. Z tego co wiem, to obieg dokumentów będzie taki, że najpierw będzie podjęta uchwała. Jeśli będzie pozytywna, przekażemy ją dalej przy opinii księdza proboszcza do kurii, a kuria zgłosi się z wnioskiem do papieża i papież dekretem nada ten patronat świętego Mikołaja naszemu miastu i gminie. Kiedy, nie wiem, ale musimy zacząć pierwszy krok, jeśli chcemy, aby święty Mikołaj był patronem naszym formalnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania do projektu tej uchwały? Pani Radna Bochnacka, proszę bardzo. Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący Rady, Szanowni Goście, wszyscy zgromadzeni tu. Ja mam takie pytanie, nie uwłaczając absolutnie, bo jestem katoliczką też praktykującą, świętemu Mikołajowi, ale ja tutaj czytam nawet w uzasadnieniu, że święty Mikołaj już jest patronatem, w XV wieku jednak został tym patronatem ustalony przez władze samorządowe. Więc ja nie wiem, czy to nie jest powielanie czegoś, co już nastąpiło. Druga sprawa, że no nie wiem, czy to jest takie też zasadne w obecnych czasach, jednak trochę ciężkich, bo ani to nie ustanowienie patronatem i tak jest w herbie święty Mikołaj i tak, to jest nie do podważenia, bo taka jest prawda, taka jest prawda. A po prostu, żeby powielić coś, co już jest, tylko przez angażowanie, można powiedzieć, nas radnych, do wyrażenia zgody, żeby to instytucje nadrzędne powieliły, bo tutaj nawet wyraźnie pisze, że został on uznany także za opiekuna nowego miasta, więc opiekun a patronat dla mnie to jest jednoznaczne. To jest jednoznaczne, to nie ma. Nie, ani tą ustawą, ja nie jestem przeciwna temu absolutnie, tylko że mówię, że to jest takie, nie wiem, albo zdobywanie sobie PR-u, bo nie jest to najważniejsza sprawa w obecnych czasach, bądźmy szczerzy, czasach pandemii, borykania się z problemami, jak wcześniej przedstawione było, alkoholowymi, bezrobocia, kryzysu ekonomicznego, kryzysu energetycznego. Ja nie wiem, czy to jest aż tak bardzo ważna sprawa, bo ani święty Mikołaj nie zyska nic na tym. On jest świętym. On jest świętym, to jest niepodważalne. Więc co, robimy to dla siebie? Dla naszego pokazania się, że my jesteśmy tacy, no nie wiem, chcemy być święci?
w cudzysłowie, no nie wiem, w każdym bądź razie, że jestem zdegustowana tylko tym, że coś, co już istnieje, bo jest, istnieje i nikt mi nie powie, że nie istnieje w papierach, że patronem jest Święty Mikołaj, bo to już jest. To jest po prostu tylko powielanie czegoś, co jest. Przypomnienie tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja myślę, że szczególnie w czasach pandemicznych powinniśmy mieć opiekuna i patrona. Wspomnę tylko tyle, że oczywiście mamy go w herbie jak najbardziej, tylko że formalnie on nie jest patronem, bo patronat świętego nadaje papież i to są władze kościelne, natomiast władze świeckie przyjęły go za patrona już wówczas, kiedy stał się on rzeczywiście w tym XV wieku z racji imiennika założenia miasta, no, został umiejscowiony na herbie i to jest jakby kontynuowane do dzisiaj, tak? Natomiast i to jest bez podważenia jak najbardziej. Tylko to nie jest patronat świętego, tak? Święci my oczywiście powinniśmy być wszyscy jak najbardziej. Myślę, że to nawet nie wniosek, tylko to zwykła oczywistość, że powinniśmy dążyć wszyscy do świętości. Tylko zupełnie nie o to chodzi tutaj w tej uchwale, bo chodzi o formalne ustanowienie patronatu przez władze kościelne, przez władze świeckie. Myśmy sobie go już obrali na herb. Natomiast tu chodzi o jakby inny wymiar tego patronatu i jest to rzeczywiście zakres, myślę, władzy kościelnej, a nie świeckiej. Dlatego tylko formalnie jest taki projekt uchwały, przecież on być nie wcale poddaję pod Państwu pod głosowanie. No ja jestem absolutnie za tym, żeby taki patronat oficjalny i formalny uzyskać. Myślę, że on jednak dużo daje. Tak samo jak każdy inny sakrament kościelny, tak samo patronat. Myślę, że to można równać rangą, bo władzy w Kościele my nie sprawujemy. Tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać, bo to rzeczywiście dotyczy całej naszej społeczności. Może ktoś z sołtysów chciałby zabrać. Co myślicie na ten temat również? Ja tylko do Pani Radnej powiem, że mam nadzieję, że nikt z nas tutaj nie robi niczego na pokaz, bo to chyba jest ostatnia rzecz, którą mielibyśmy rzeczywiście na uwadze, bo naprawdę nie o to chodzi. Myślę, że odpowiedział Pan Burmistrz, wszystko właśnie rozdzielił instytucję kościelną od państwowej i to jest tylko nasza, czyli Państwa, nasza wola w dniu dzisiejszym. A czy tak jeszcze stanie się, tego też nie wiemy. Jeśli nie widzę więcej pytań, uchwała nr 271 w sprawie wyrażenia woli ustanowienia świętego Mikołaja patronem miasta i gminy Dubiecko poddaję pod głosowanie. Rozpoczynam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Głosowało za 14 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Dziękuję. Podpunkt D. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność miasta i gminy Dubiecko nieruchomości gruntowych. Poproszę Pan Sekretarz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność miasta i gminy Dubiecko nieruchomości gruntowych. Podstawę prawną pominę. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy. Wyraża zgodę na odpłatne nabycie na rzecz miasta i gminy Dubiecko nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami, to jest przepompownie ścieków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bachurzec, określonych jako działki. Numer 1130 przez 2 o powierzchni 102 metrów, numer 1413 przez 2 o powierzchni 44 metrów, numer 1570 przez 2 o powierzchni 83 metrów, położone w miejscowości Bachurzec, stanowiące własność osób fizycznych.
Ustęp drugi wyraża zgodę na odpłatne nabycie na rzecz miasta i gminy Dubiecko nieruchomości gruntowej określonej jako działka numer 339 o powierzchni 1800 metrów położonej w miejscowości Dubiecko stanowiącej własność osób fizycznych. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Dubiecko. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Dziękuję. To te nieruchomości gruntowe dotyczą tylko i wyłącznie przepompowni naszych już istniejących, tak? I w Dubiecku, tak? Pod parkingiem, tak? To pani inspektor dzisiaj udziela odpowiedzi. Dobrze, czy są pytania do projektu tej uchwały? Jeśli nie ma pytań, uchwała numer 272 poddaję pod głosowanie. Rozpoczynam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpunkt E. Wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz miasta i gminy Dubiecko nieruchomości gruntowych. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz miasta i gminy Dubiecko nieruchomości gruntowych. Podstawę prawną pominę. Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na przyjęcie darowizny na rzecz miasta i gminy nieruchomości gruntowych określonych jako działki numer 969/5 o powierzchni 71 metrów, numer 956/2 o powierzchni 1297 metrów, numer 952/4 o powierzchni 231 metrów, numer 947/2 o powierzchni 143 metrów, numer 1038/24 o powierzchni 924 metry położonych w miejscowości Śliwnica stanowiące własność osób fizycznych. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Dubiecko. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Czy są pytania? To znaczy sam chciałbym dopytać, bo ja szukałem tych działek, one się jeszcze nie ukazały, czyli to jest regulacja dopiero znowu stanu prawnego drogi? Tak jest. Bo jeszcze ten... Po podziale pod istniejącą drogą. Czy są pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę pytań. Uchwałę numer 273 poddaję pod głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości gruntowych stanowiących gminny zasób nieruchomości. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości gruntowych stanowiących gminny zasób nieruchomości. Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na oddanie w najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowe stanowiące własność miasta i gminy Dubiecko położone w miejscowości Dubiecko określone jako część działki numer 789/4 w miejscowości Dubiecko określona jako część działki numer 202/2 na rzecz dotychczasowych najemców. Paragraf drugi. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości określonej w paragrafie pierwszym uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Dubiecko. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń. Ja mam pytanie, jeśli podejmujemy tą uchwałę powyżej 3 lat, czyli na jaki okres? Czyli na pewno mniej niż 10 lat. Mniej niż 10.
Działka numer 202 to są usługi typowa, pogrzebowe, tak? Sołtysówka i tam są dwa obiekty. 789 przez 4 to tam, też tam? Gdzie jest ruch. Pod ruchem. Czy ktoś ma pytania do projektu tej uchwały? A jeszcze też takie pytanie. To najemca wyraził chęć na jaki okres? Chce już? Jeszcze czy, nie. Czy tylko po wiadomo, że więcej niż 3 lata, a mniej niż 10? 10 kończą się umowy i na pewno to będzie. Bo pamiętam, podejmowaliśmy tak. tę uchwałę w poprzedniej kadencji, dlatego tak jest. Pytam. I wtedy było na 5 lat. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytanie? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 274 poddaję pod głosowanie. I rozpoczynam głosowanie. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. Podstawę prawną pominę. Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na odpłatne ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu, przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność miasta i gminy Dubiecko oznaczonej jako działka numer 1464/1 położona w miejscowości Sielnica na rzecz każdoczesnego właściciela działki numer 1464 położonej w miejscowości Sielnica. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytanie? Wobec tego jeszcze ja zapytam, bo to jest działka według mnie. Jest obok, to działka naprzeciwko świetlicy w Łączkach. Właśnie o to chciałam zapytać. I tak, no wcześniej był wniosek o kupno tej działki, nie było zgody. Wobec tego pan wystąpił o to, żeby przez naszą działkę mógł przyjechać do swojej. No właśnie chciałam o ten obręby zapytać, bo to jest tutaj w miejscowości Sielnica, natomiast no niestety, wiemy, że jak obręb tak to geodezyjny wygląda. Jest to Sielnica. Bo. Dobrze, pan sołtys z Łączek. Wszystko wie o co chodzi, zna sprawę. Chodzi o przejazd, o możliwość przejazdu i przejścia przez tą działkę, na którą kiedyś nie wyraziliśmy zgody na sprzedaż, tak? To dziękuję bardzo. Czy ktoś ma może jeszcze pytanie do projektu tej uchwały? Nie ma pytań. Uchwała numer 275 poddaję pod głosowanie. I rozpoczynam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy ulicy Przemyskiej w Dubiecku. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy ulicy Przemyskiej w Dubiecku. Podstawę prawną pominę. Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 260/8 o powierzchni 25 metrów kwadratowych położonej przy ulicy Przemyskiej w Dubiecku stanowiącej własność miasta i gminy Dubiecko. Paragraf drugi. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości określonej w paragrafie pierwszym uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Dubiecko. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń. Uzasadnienie do uchwały. Z wnioskiem o najem przedmiotowego terenu wystąpiła osoba prowadząca działalność gospodarczą w budynku tymczasowym
znajdującym się na działce numer 260/8 w Dubiecku. W związku z powyższym proponuje się oddać w najem część działki na okres powyżej 3 lat w drodze bezprzetargowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytanie? To jest ta działka, której są realizowane ubezpieczenia, dobrze mówię? Ja, ale w związku z tym. Tak, firma ubezpieczeniowa. W związku z tym jeszcze chciałem zapytać, bo to jest wniosek o najem części działki 25 metrów, czyli prawdopodobnie tyle, co ma budynek, tak? Znajdujący się pod budynkiem. A pozostała część gruntu zostaje dalej w naszej właściwości? Jasne. Czy ktoś ma pytanie? Pytań brak. Uchwała numer 276 poddaję pod głosowanie. I rozpoczynam głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. I projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Poproszę panią inspektor. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni panie i panowie radni, zaproszeni goście, panie burmistrzu. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Rada Miejska w Dubiecku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach Sielnica, Słonne, Wybrzeże, Winne, Podbukowina, Dubiecko, Śliwnica, Kosztowa, Bachurzec, Dubiecko, Nienadowa, Iskań, Tarnawka, Piątkowa, Hucisko, Nienadowskie, Nienadowa, Dubiecko, Drohobyczka. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Dubiecko. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W związku z planowanym uruchomieniem linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Dubiecko na rok 2022, miasto i gmina Dubiecko w dniu 15 grudnia 2021 roku złożyła wniosek o dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2022. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i przyznano dofinansowanie na ten cel. Zgodnie z artykułem 22 ust. 2 wymienionej powyżej ustawy zawarcie umowy wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora. Zatem zasadne jest podjęcie uchwały w tej sprawie. Czy są pytania do uchwały, do przewozów? Pan radny Janowski pytał, ile musimy dołożyć do tego przewozu, do tych przewozów? Jaką kwotę? Z tego co wiem, to pan burmistrz w swoim wystąpieniu odczytał państwu te kwoty, ale gdyby państwo nie pamiętali, to zawsze można tutaj to. Kwota dopłaty to jest 718 200, wkład własny 86 979. I tutaj wszystko zależy oczywiście od tego, jak często będą jeździć autobusy. Jeżeli będą jeździć w mniejszym zakresie,
to wtedy wiadomo, że z automatu spada dotacja i spada wkład własny, bo tutaj jest dotacja do jednego przejechanego kilometra. W związku z tym, że ta uchwała została wprowadzona do porządku, to też chciałem się jeszcze dowiedzieć, od kiedy będą realizowane te przewozy dokładnie? Została wprowadzona dzisiaj, ponieważ no, dostaliśmy dzisiaj umowę do podpisu już gotową. 15 grudnia, jak Państwo zauważycie, był złożony wniosek. W międzyczasie, że tak powiem, trwała weryfikacja, ocena formalna i merytoryczna. No i w zasadzie dowiedzieliśmy się no, późno już, więc dlatego ta uchwała została wprowadzona no, dopiero teraz, prawda? Ja wiem, tylko pytam ale, o przewozy. Ale już mówię. Mm-hmm. Myślę, że umowa będzie podpisana 3 stycznia i będzie obowiązywać od 3 stycznia. Na podstawie tej uchwały, którą podjęliśmy w styczniu tego roku, funkcjonują przewozy do końca tego roku, czyli do dnia jutrzejszego. I żeby te przewozy funkcjonowały w kolejnym roku, musimy mieć zawartą umowę z operatorem na kolejny rok, bo nam umowa wygasa z obecnym operatorem pod koniec tego roku. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Radna Bochnacka, proszę bardzo. Ja chciałabym jeszcze tylko się zapytać, że te przewozy to będą obowiązywały i w wakacje, nie będą uzależnione od uczęszczania uczniów do szkoły czy coś, bo to są innego rodzaju przewozy, tak? Przewozy będą obowiązywały przez okrągły rok, tak jak do tej pory też przez wakacje autobusy jeździły, natomiast nie jeździ w soboty i w niedzielę. I w dni świąteczne tutaj. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma pytanie? Nie ma pytań. Uchwała numer 277 poddaję pod głosowanie. Rozpoczynam głosowanie. Dziękuję i kończymy głosowania w dniu dzisiejszym. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6. Informacja burmistrza o realizacji uchwał Rady Miejskiej. Poproszę bardzo pana sekretarza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie i panowie sołtysi, zaproszeni goście. Przedmiotowe sprawozdanie dotyczy uchwał podjętych na sesjach Rady Miejskiej w Dubiecku w dniach 27 października, 24 listopada i 8 grudnia 2021 roku. Rada Miejska podjęła następujące uchwały w dniu 27 października bieżącego roku. Numerów uchwał nie będę odczytywał. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nienadowa Dolna 1 dnia 24 listopada 2021 roku wojewoda podkarpacki rozstrzygnięciem nadzorczym oznaczonym, numeru tego nie będę odczytywał, jest dość długi, stwierdził nieważność uchwały. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 15 listopada bieżącego roku pod pozycją 3792 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku do bieżącej realizacji przez stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa i gospodarki odpadami Urzędu Miasta i Gminy w Dubiecku. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Uchwałę wprowadzono do budżetu i przyjęto do realizacji. Przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Na sesji w dniu 24 listopada, na sesji nadzwyczajnej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy, podobnie jak uchwałę poprzednią, przyjęto do realizacji, przesłano do RIO. W sprawie ustalenia czasu pracy i wysokości wynagrodzenia dla burmistrza miasta i gminy Dubiecko. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia należnego od dnia 1 sierpnia 2021 roku w bieżącej realizacji przez burmistrza i Urząd Miasta i Gminy.
W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy miasta i gminy Dubiecko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia, konsultowania oraz uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami z nim zrównanymi. Program współpracy jest podstawowym dokumentem opisującym zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na terenie gminy organizacjami pozarządowymi. Uchwała została przesłana do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz umieszczona do publicznego wglądu na tablicę ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dubiecku. Na sesji nadzwyczajnej w dniu 8 grudnia podjęto następujące uchwały. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy, procedura podobnie jak odczytywałem wcześniej, w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 86 łamane przez 18 przez 2019 Rady Gminy Dubiecko z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 16 grudnia pod pozycją 4564 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia do bieżącej realizacji przez gospodarkę komunalną spółka z o.o. w Dubiecku. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 9 grudnia pod pozycją 4430 i wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 9 grudnia pod pozycją 4431 i wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku. Wyżej wymienione uchwały Rady Miejskiej w Dubiecku zostały przesłane do Wydziału Prawnego i Nadzoru Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Ponadto zostały przekazane na poszczególne stanowiska merytoryczne Urzędu Miasta i Gminy w Dubiecku celem ich realizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo i przechodzimy do punktu przedostatniego, wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo. Ja chciałbym tylko dla Państwa dodać, że nie podejmowaliśmy uchwały w sprawie zmian kwoty za odpady, bo mieliśmy... Wychodzi tak, że z przetargu po prostu wyszła ta sama kwota, także mieszkańcy i Państwo sołtysi, żebyście wiedzieli, że nie ma zmiany kwoty na przyszły, na 2022 rok z takich istotniejszych zmian. Czy są jakieś wnioski i zapytania? Pani radna, bo nie widzę. Może. Pani radna Bochnacka, proszę bardzo. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Ja chciałabym po prostu poprosić burmistrza o wyjaśnienie, bo na pewno tutaj część ludzi słuchających nas, jak i obecnych na sali, jest zainteresowana, co z tą fotowoltaiką, bo były te zrobione już audyty, prawda? Ja wiem, że jest zima, ale czy cokolwiek, są jakieś plany odnośnie realizacji tego montażu ze względu na to, że no wiemy o tym, że troszeczkę mamy odgórnie jakieś ograniczenia prawne, bo się zmieniają jakieś ustanowienia, więc bardzo bym prosiła o wyjaśnienie tego, bo ludzie są zainteresowani, wpłacili pieniądze, prawda, teraz dodatkowo jeszcze mają wpłacić za dodatkową moc pewne kwoty i po prostu no, w tej chwili no, są zawieszeni. Bardzo proszę o wyjaśnienie. Ten projekt, który się realizuje ciągle, to jest projekt parasolowy, to znaczy trudny dlatego, że mamy swoich też partnerów, z którymi musimy równorzędnie prowadzić pracę na tym samym poziomie zaawansowania prac. Obecnie
Tak jak Państwo już chyba wiecie, został dokonany audyt, taki szczegółowy audyt, który też skutkuje tym, że mieszkańcy mieli, o czym zostali poinformowani też przez strony internetowe i telefony, dopasować sobie swoje instalacje domowe do przyjęcia tych nowych instalacji. Tam często chodziły w rachubę przeróbka sieci, czy no, takie najczęściej to była właśnie ta przeróbka, czy ewentualnie jakieś tam inne doprowadzenie wody, czy takie tam szczegółowe zagadnienia dla każdego mieszkańca, różne z tego względu, że audyt został ukończony i teraz mieszkańcy dobrze byłoby, gdyby szybko uporali się z tym przygotowaniem tego swojego gospodarstwa domowego pod określone instalacje. To jest po pierwsze. Po drugie, umowa rzeczywiście była spisana na realizację całego tego projektu do 17 stycznia. No, z tego co widzimy, jak wygląda łańcuch dostaw, że jest wstrzymany, jest problem w ogóle nawet z tym, żeby zaoferowane urządzenia w przetargu pozyskać, ponieważ jak Państwo też wiecie, ten przetarg odbył się już dawno temu. Umowa podpisana w sierpniu, a urządzenia, które były wskazane, nawet w tej chwili nie istnieją na rynku. Więc wykonawca występuje do nas z wnioskami o zamianę równoważną tak zwaną, czyli zastosowanie różnych innych urządzeń o tych samych parametrach bądź lepszych, żeby ten projekt móc zrealizować. Dzisiaj dosłownie na minuty rozgrywa się też sytuacja co do przesunięcia ewentualnego terminu wykonania tej umowy, ponieważ byłem też ostatnio w Urzędzie Marszałkowskim pytać, czy takowe przesunięcie możemy dokonać po oczywiście zastosowaniu wszystkich spełnionych warunków przez wykonawcę należytego wykonania umowy. I takowe możemy zrobić, tylko że pytanie jest też do kiedy, bo wykonawca wystąpił z prośbą o przesunięcie terminu do końca kwietnia. Wiemy też o tym, że trwają prace nad tą ustawą, która mówi o innym sposobie naliczania. W tej chwili jest to utrzymany ten sposób naliczania jak do tej pory do 30 marca i z tego co wiem, to też będą prowadzone nowelizacje tej uchwały i mam nadzieję, że ten termin uda się przesunąć nie z 30 nawet z tego co słyszę, to do końca roku 2023, tak żeby mieszkańcy mogli, ci, którzy biorą udział w tych projektach parasolowych, nie mieć obawy co do tego, że ten sposób naliczania zmieni się po 30 marca. Oczywiście takiej pewności nie ma, nie? Bo to będą prace dopiero w Sejmie i one będą pewnie burzliwe, tak jak były burzliwe wcześniej. Też interweniowałem bezpośrednio u pana posła Kasprzaka, który jest wiceprzewodniczącym tej komisji energetyki przy Sejmowej. I to udało się przesunąć na razie do 30, więc sytuacja jest trudna o tyle, że wiadomo, światowe łańcuchy dostaw zostały zachwiane. Jeśli ktoś nie ma w magazynach, a na taką dużą skalę nikt pewnie nie był przygotowany, żeby się zaopatrywać w te wszystkie urządzenia do fotowoltaiki czy do innych, tak, bo udało nam się zrealizować na razie tylko piece i pompy ciepła, tak? Te dwie części mamy zrobione, natomiast solary słoneczne i te fotowoltaiczne, no niestety jeszcze nie. No ale myślę, że ten termin do 30 kwietnia, on będzie nieunikniony, żeby go przesunąć, bo po prostu wykonawca się nie będzie w stanie wyrobić. Nawet w urzędzie, no tak dano nam, myślę, dość taką myśl, żeby to zrobić w takim stosownym terminie, no, wykonania tych prac, bo później przedłużanie kolejny raz będzie mało możliwe. No, pytanie, czy do 30 kwietnia zdążymy w ogóle z tym projektem? To też jest dobre pytanie, tylko pytasz takie pytanie, na które pewnie nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Bo ciągle codziennie pracujemy nad tym projektem, bo to może się wydawać, że się nic nie dzieje, natomiast pracują dwie kancelarie nad tym, żeby, no też nad nami jest groźba oczywiście ewentualnych kar finansowych i jakichś tam audytów. Z tego tytułu musimy też trzymać wszystko w granicach prawa, żeby nie przekroczyć kompetencji wynikających i z PZP, i z zawartych umów. Więc na dzień dzisiejszy jest taka konkluzja, że termin będziemy na pewno przesuwać wykonania tego projektu. Najprawdopodobniej do 30 kwietnia 2022 roku.
No i też mam nadzieję, że wreszcie uda się na równoważnych podzespołach ten projekt po prostu wykonać. Natomiast jeszcze taka informacja, też myślę, że może dla tych, którzy chcą rozbudować tą sieć, tu też o tym rozmawiałem wczoraj, będzie taka możliwość, ale tu jeszcze trwają ustalenia, czy to będzie przez wpłacanie środków do urzędu gminy i poprzez, mówię o tych rozbudowach, gdzie ktoś chciał sobie zwiększyć moc, tak? Więc to jest akurat, no też chcieliśmy iść na rękę mieszkańcom, tak, bo nie chcieliśmy dopuścić taką opcję i dopuściliśmy, tylko trochę oczywiście w tej chwili, no, sami sobie utrudniając projekt, bo dosłownie do tego stopnia, że będzie trzeba nawet te panele na dachu oznaczyć dokładnie kreską, które są z projektu, a które są wkładem pozafinansowym mieszkańca. Także dosłownie po to, że jak wpadnie grad i uszkodzi 3 panele projektowe, a 1 mieszkańca, to żebyśmy wiedzieli, jak rozliczać projekt i jak rozliczać na przykład ubezpieczenie i tak dalej, i tak dalej. Więc do tego stopnia nawet, że numery seryjne poszczególnych paneli kazano nam rysować na dachu i umiejscowiać graficznie, żeby było wiadomo, który ewentualnie panel jest uszkodzony. Więc to są naprawdę trudne rzeczy. Ja nie chcę o tym mówić długo, bo to można mówić by długo na temat tego projektu, bo on się rodził w bólach wielkich. Natomiast no, chcieliśmy, żeby mieszkańcy mieli taką możliwość, bo te powiedzmy 3,24 KV, które były zakładane w projekcie, to jest niewielka moc. Z tym, że też trzeba pamiętać o tym, że ta moc musi być dobrana oczywiście rozsądnie do danego gospodarstwa, żeby ona też nie była za duża, bo wtedy ta produkcja jest niewykorzystana, a kosztowna. Ja jeszcze bym chciała zadać takie pytanie, bo ja wiem, że są trudności, są normalnie, że i są problemy, z tym, że na przykład do zwiększenia tej mocy należna będzie kwota do wpłacenia, która jest już mniej więcej obliczona, mniej więcej, prawda, bo to jeszcze nie będzie, ale mam nadzieję i na pewno mieszkańcy są tym zainteresowani, że ona nie będzie musiała być wpłacona przed instalacją, bo dotychczas przed instalacją, jakby na to nie patrzeć, są tam wpłacone już koszty, a ja instalowałam sobie u siebie fotowoltaikę i wiem, że nawet firma instalująca, to najpierw musiałam zapłacić zaliczkę, w trakcie montażu zapłaciłam drugą część i z chwilą ukończenia całkowitego realizacji, to tam chyba było, nie wiem, 20% końcowej kwoty do wpłacenia. Więc tutaj myślę, że firma nie będzie żądała naprzód kwoty wpłacenia, dopóki jednak nie zrealizuje tego przedsięwzięcia. Sprawa jest trudna, dlatego że udało nam się wynegocjować, aby te instalacje były po cenach już sprzed 2 lat. Firma się na to zgodziła, żeby te ceny utrzymać, co jest, ja wtedy uważałem, dużym sukcesem, zresztą dalej tak uważam, bo te ceny bardzo poszły do góry. Natomiast no to jest kwestia już tego, że wykonawca będzie żądał od nas zapłaty, a my mamy żądać od kogo? No od mieszkańca. Więc nie sądzę, musimy to ustalić szczegółowo, dosłownie będziemy o tym rozmawiać w poniedziałek o 9 rano, jak zrobić technicznie, bo wykonawca nas się zapytał, czy my mamy środki od mieszkańców na pokrycie wkładu poza kwalifikowanego mieszkańca. A my z budżetu nie możemy dać ani złotówki, więc musimy ustalić ze skarbnikami, czy możemy, czy zgodziliby się przyjąć wpłaty od mieszkańców i wtedy te wpłaty musiały być już w pełnej wysokości. W przewidywanej wysokości wkładu niekwalifikowanego do projektu w zależności od zwiększonej mocy urządzenia. Od mieszkańca na przykład, żeby 2 czy 3 miesiące wcześniej, chyba że na przykład będzie już ustalony termin realizacji u niego tego projektu, tego wykonania i on będzie miał na przykład na to 7 dni i po 7 dniach do wpłacenia przychodzi montażysta i wpłaca. Bo trzeba też dbać jednak o tych ludzi, którzy no niestety wpłacili pieniądze już od chyba 1,5 roku, jak nie więcej.
wpłacili pieniążki mieszkańcy, które biorą udział w projekcie. Natomiast te pozaprojektowe, czyli te zwiększonej mocy, wynikające ze zwiększonej mocy, nie zostały wpłacone. I teraz, tak jak mówię, jeśli firma od nas zażąda środków, to my nie możemy założyć z budżetu. Każdy musi z mieszkańców, nie wiem, albo zapłacić zaliczkowo firmie, albo to zrobimy w ogóle tak, że powiemy, niech sobie mieszkaniec rozlicza to z firmą i to by było dla nas, dla gminy najlepsze. Pytanie tylko, czy wykonawca się tak zgodzi. Także to nie są łatwe sprawy, tak? Bo to są kwoty czasem pewnie bardzo duże, tak? Jeśli ktoś chce zwiększyć moc o dwukrotnie, no to może to być nawet 10 tysięcy czy 15 i wtedy te środki musi mieć mieszkaniec już do dyspozycji swojej, tak? Także to będziemy o tym rozmawiać i na pewno będziemy rozmawiać dokładnie z tymi, którzy mają ten projekt chęć rozbudować. O część środków niekwalifikowanych w projekcie. Proszę bardzo, pani radna Wiśniowska. Witam państwa serdecznie, panie przewodniczący, panie burmistrzu, zaproszeni goście. Szanowni państwo, ja składam wniosek, już składałam niegdyś ten wniosek, mamy już miasto, więc bardzo bym prosiła, aby pochylić się nad tematem Wydziału Komunikacji tutaj w naszej miejscowości, w mieście naszym. Nie mamy ani zamiejscowych ksiąg wieczystych, ani KRUS-u oddziału, ani Urzędu Pracy. Może by się warto było tutaj zastanowić właśnie nad takimi wydziałami. Mieszkańców bardzo wielu, wie bardzo dużo miejscowości, no i oczywiście potrzeb. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ten temat już był poruszany w starostwie, to może skorzystamy z obecności państwa radnych z powiatu. Może kilka słów ktoś z państwa chciałby odpowiedzieć. Jakie są możliwości? Panie przewodniczący, ale może na siedząco, bo tak. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Oczywiście ten problem był stawiany na posiedzeniu komisji, i rady, i zarządu, przedstawiany tutaj przez pana radnego, prawda, Arkadiusza. Przy czym, no, powiem tak, że no, z żadnym aplauzem po prostu ten temat nie został przyjęty. Ale nadal jest rozważany. Oczywiście będzie to zależało od tego, ponieważ wiecie państwo, że nastąpiła pewna korekta ustawy dotyczącej, prawda, komunikacji. Pewne sprawy jak gdyby zeszły, które dotyczą rejestracji pojazdów, będą one w nieco inny sposób realizowane. I jeżeli ilość, powiedzmy, w dalszym ciągu tematów w skali tutaj naszej gminy, może nie tylko jeszcze gmin sąsiednich, bo wtedy by to miało, prawda, jakiś większy sens, no, pochylimy się jeszcze raz nad tym tematem, przy czym no, nie ukrywam, że my tutaj, prawda, jako radni, prawda, z gminy Dubiecko, no, nie wypada nam być inaczej jak za, ale prawda jest też taka, że inni no, nieciekawie na ten temat patrzą i po prostu no, nie widzą jakiejś większej potrzeby, żeby taka zamiejscowa placówka tutaj powstała. Ale no, ponieważ jestem członkiem zarządu, więc na pewno będziemy dążyć do tego, żeby po prostu ten temat jeszcze raz przewertować i jeżeli ma to sens, to trzeba to zrobić, ale wtedy, kiedy po prostu będziemy do tego całkowicie przekonani, bo po to, żeby powiedzmy tylko temat jak gdyby wykonać, bo mamy tutaj miasto, prawda, no to chyba to nie jest tylko jeden z powodów. Też nie wiem, czy powiedzmy
tutaj pani radna wspomniała o ewentualnym KRUS-ie, czy tam jeszcze może jakimś innym, prawda, przeniesieniu na teren gminy instytucji, które są ponadgminne. No, podejrzewam, że też to będzie problemem i oczywiście zawsze można starać się o to, można rozmawiać, pertraktować. Kto nie dąży, ten nie otrzymuje. No, taka jest generalnie prawda. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja uważam i myślę, że większość mieszkańców będzie uważać, że jest to bardzo duży sens. Nie mówię o otwarciu takich punktów całotygodniowych, ale niech to będzie jeden dzień w tygodniu. Jest tylu mieszkańców, którzy wymagają i gminy ościenne mają i KRUS-y, mają i urzędy pracy, i wydziały komunikacji, i mają klientów i naprawdę pochylmy się nad tymi mieszkańcami, którzy nie są mobilni, którzy są starsi, nie wszędzie dojadą, a chcieliby się wielu spraw dowiedzieć na miejscu. Ja uważam, że sens jest stuprocentowy. Dziękuję bardzo. Pan radny, proszę bardzo, Mazur. Po radni, panie burmistrzu, drodzy zaproszeni goście, obecni państwo sołtysi, panie dyrektorki. Bardzo dziękuję pani radnej za ten sygnał. Myślę, że on jakby odzwierciedla ogólne poczucie potrzeby wywodzące się ze strony mieszkańców, ze społeczeństwa. Dodam, że wniosek ten był przedmiotem debaty na zarządzie powiatu przemyskiego bodajże jeszcze w roku poprzednim. Pan Zbigniew Blecharczyk tak skromnie, ale był jednym z członków, który ten wniosek poparł. Jako wnioskodawca eksponowałem argumentację. Wówczas prowadzący obrady zarządu, pan wicestarosta Marek Kudła, zadeklarował, iż temat na obecną, wówczas chwilę wstrzymany, jednak definitywnie nie zablokowany. To znaczy nie uznano, iż gdzieś w przyszłości nie będzie miał szansy powodzenia. Dodam, że w trakcie ostatniej debaty na Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Rolnictwa ponownie zwróciłem się do pani skarbnik o przeprowadzenie analizy kosztowej, a także formuły organizacyjnej, która służyłaby wyciągnięciu konkretnych kolejnych wniosków co do otwarcia tegoż punktu. Myślę, że też warto byłoby zwrócić się do naczelnika wydziału, żeby na chwilę obecną oszacował, jaka jest liczba petentów klientów obsługiwanych. W roku poprzednim złożyłem takie zapytanie, to za okres kilkumiesięczny. Nie mówię, że w skali gminy Dubiecka, ogólnie powiatu, była to bardzo duża liczba klientów petentów, którzy korzystali z tego wydziału. Stąd też taka aktualizacja danych. Oprócz tego analiza kosztowa. Myślę, że generalnie powinniśmy starać się podnosić jakość pracy naszych urzędów, w tym przypadku także starostwa powiatowego, bo to świadczy o odzwierciedla jakość świadczonych przez nas usług, bliskość klienta, jego przez taką obsługę ocenia cały powiat, ocenia starostwa, ocenia radnych, zarówno szczebla gminnego, jak i powiatowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy to ma sens z punktu widzenia mieszkańców? To na pewno jest bardzo ważne, bo wielu mieszkańców na ten temat zwraca uwagę. Natomiast z punktu widzenia powiatu, czy to ma sens, to tak jak pan powiedział, chciałem to też dopowiedzieć. Wystarczyłoby dla poparcia swojej tezy taką analizę z poprzedniego roku, jak wypadamy na tle innych gmin. Ilu mieszkańców skorzystało z tych usług Wydziału Komunikacji? Chyba będzie czarno na białym, chyba że się mylimy w imieniu mieszkańców, nie wiem. Proszę, pan radny Sowa. To
Proszę jeszcze raz mikrofon w drugą stronę włączyć. Bo... Jest następny temat, ponieważ chcemy tutaj instytucję sprowadzić do Dobiecka, a jest też taki temat, po co niektórzy na komisji prowadzą dyskusję, żeby likwidację, czy zrobienie zespołu szkół, likwidacja liceum. Też takie tematy są i głosy są i tutaj musimy stanąć w obronie naszego liceum w Dobiecku, ponieważ są głosy takie, żeby zrobić zespół szkół w Nieradowie. I tutaj my chcemy, co niektórzy, utworzyć instytucję do przodu, a tutaj możemy zlikwidować sobie instytucję. I tutaj też musimy wszyscy stanąć w szeregi, żeby to liceum obronić w Dubiecku, ponieważ też idą nakłady ze starostwa, a są głosy naprawdę, że nie ma uczniów za dużo. Dokładamy dosyć duże środki finansowe na utrzymanie tej placówki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za taki głos. Jest dla nas trochę szokiem, bo się wydaje, rzeczywiście wspólnie zainwestowaliśmy dużo pieniędzy i to liceum się rozwija i tych uczniów w porównaniu do lat, nie wiem, 3 lata temu, 4, to naprawdę już jest większa liczba, no ale dobrze, że mamy chociaż taki sygnał w tej chwili, bo... Znaczy, jeżeli można jeszcze dwa słowa. Szanowni Państwo, to o czym wspomniał tutaj kolega radny, nieraz się przejawiało, że powiedzmy wtedy, kiedy demografia po prostu jest coraz niższa, a dostrzegamy, prawda, że tak jest, to niektórzy radni podnosili ten temat. Niemniej jednak, no jeżeli to, o czym mówi pan przewodniczący, doprowadziliśmy to wspólnie, prawda, a trzeba powiedzieć, że powiat mocniej również zaangażował się w temat remontu tutaj i polepszenia bazy lokalowej, która nie jest bazą powiatową, tylko gminną, liceum, to, prawda, nie po to, byśmy, prawda, tutaj od tego tematu odchodzili i likwidowali, powiedzmy, no, liceum. Ale ja apeluję tutaj do Państwa, ponieważ też macie na to wpływ, by dzieci, które kończą, prawda, szkoły podstawowe na terenie gminy Dubiecko, zechciały pójść do jednej bądź drugiej placówki, bo trzeba powiedzieć, że ani w jednej, ani w drugiej nie ma stuprocentowego obłożenia. Na pewno nie da się, powiedzmy, jednej szkoły z drugą połączyć, bo zupełnie inny profil jest jednej szkoły i zupełnie inny drugiej. To, że powiedzmy dzisiaj i bardzo dobrze, niektórzy nauczyciele uzupełniają swoje etaty w jednej i w drugiej szkole, to dobrze, bo w ten sposób, no, w jakiś sposób można powiedzieć, że ci nauczyciele, no, łącząc etaty, no, mają pracę, prawda. Ale też, no, zadbajmy o to, żeby powiedzmy te szkoły były popularne w naszym środowisku, żeby też je zareklamować mocno na zewnątrz, żeby dzieci po prostu zechciały tutaj po prostu, no, docierać i uczyć się, kształcić. Wiemy, że na przestrzeni historii wiele znanych osób w kraju i za granicą po prostu kończyło tą naszą placówkę tutaj licealną w Dubiecku. Dlatego jest to temat otwarty, ale na pewno nie spodziewajmy się, że niektórzy radni z innych po prostu gmin, no, nie będą podnosić tego tematu, bo różnica między subwencją a tym, co ponosimy, zresztą podobna sytuacja jest w gminie, prawda, że subwencja po prostu nie wystarcza. Więc taki to jest problem. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Pan radny? Nie ma co oszczędzać baterii, nie ma co wyłączać. Szanowni Państwo, w nawiązaniu do swoich przedmówców, bardzo krótko, pragmatycznie. Myślę, że pojedyncze jakieś głosy wątpliwości
przebijają w trakcie dyskusji, absolutnie nie mają prawa podważać tego, iż szkoły średnie są tymi jednostkami, które gminę Dubiecko wyróżniają, co stanowią wartość dodatnią dla systemu kształcenia naszej młodzieży. Dodatkowo są miejscami pracy i tym samym naszą rolą jest, by wspólnie przy koordynacji środków gminnych, powiatowych stale dążyć do poprawy świadczonych usług. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę. Ja też króciutko chciałbym się tylko odnieść, proszę Państwa, bo słowa zabrzmiały tak złowieszczo, że muszę zareagować. A ja chciałem po prostu podziękować zarządowi powiatu oraz radnym wszystkim powiatowym za to, że utrzymują jedyne dwie placówki oświatowe na terenie powiatu, właśnie na terenie gminy Dubiecko, w Nienadowej i Dubiecku. I to jest dla nas wielki zaszczyt, wyróżnienie. Chciałem podkreślić, że współpraca z powiatem, panem starostą, radnymi oraz zarządem jest doskonała, bym powiedział. Właśnie w tej chwili na dniach będziemy zapraszać wszystkich na otwarcie auli zbudowanej wspólnymi siłami naszego budżetu i budżetu Starostwa Powiatowego i robimy to właśnie po to, żeby powiększyć tą bazę lokalową o bardzo niezbędną część auli, która już za parę miesięcy będzie służyć do wymiany młodzieży przybywającej do nas z całej Europy w ramach projektu Erasmusa, a mamy nadzieję, że to też wpłynie na wzrost zainteresowania tą placówką wśród naszej dzieci i młodzieży. I tak jak pan radny wspomniał, ta placówka ma już takie zasługi i takie osiągnięcia na przestrzeni tych ostatnich lat, że sobie w ogóle nawet nie wyobrażam, że mogłoby liceum w Dubiecku po prostu nie być. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę to. O, pani Sołtys, proszę bardzo. Jakie zostały wykonane w tym roku, ponieważ właśnie małymi krokami zbliżamy się do zakończenia tego 2021 roku i należą się takie podziękowania, bo jak sami Państwo zauważacie, jest dzisiaj wśród społeczności mało tego słowa dziękuję właśnie, a powinniśmy używać tego słowa, powinniśmy się razem szanować, wspierać, pomagać sobie i dlatego z tego miejsca chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować władzom miasta i gminy Dubiecko, szanownym radnym, zarówno gminnym, jak i powiatowym, szanownym paniom tutaj dyrektorkom, wszystkim sołtysom, wszystkim pracownikom bez wyjątku, tym właśnie, którzy pracują ciężko, tym pracownikom interwencyjnym, którzy odśnieżają, którzy posypują, którzy są blisko nas. Ale szanowni Państwo, nie wiem jak Państwo, ale ja zauważam właśnie, że nie ma już teraz wśród ludzi tego dialogu, tej rozmowy, tego wsparcia, tylko ludzie nauczeni są, ma być, należy się, telefon i ma być wykonane. Ale nie można wymagać wszystkiego od gminy, bo wszyscy jesteśmy odpowiedzialni właśnie za tą gminę. Wszyscy jak tutaj stoimy, wiadomo, że praca, jaka jest w urzędzie, nie jest łatwą pracą, czy wśród pracowników, czy wśród ludzi, ale należy się ten właśnie szacunek. I z tego miejsca chciałabym również podziękować radnym Rady Powiatu, bo współpraca układa nam się też dobrze w powiecie. I należy bronić właśnie tej cząstki, jaką mamy tutaj na terenie naszej gminy. Chodzi mi o te szkoły, żeby te szkoły istniały, żeby się ta gmina nasza rozwijała. Szanowni Państwo, no jest łatwo krytykować, ale coś należy zacząć od siebie. Należy wymagać najpierw od siebie, a dopiero żądać od innych. Ja dwoma ręcami podpisuję się pod apelem pani radnej z Bachurca. Bardzo dobrze, że podjęła to stanowisko, ten głos, bo należy się właśnie tutaj w miejscowości, w naszej gminie
takie właśnie, no najbardziej chodzi o komunikację, bo wiem, jeździłam teraz parę razy, ile tam ludzi siedzi jeszcze teraz w tym COVID-zie, po tych właśnie urzędach, ile ludzi się tam przemieszcza. Także no nie wypierajmy teraz, bo tak wynika z tego, jak tu rozmawiamy, że chcąc, żeby były te jednostki u nas w gminie, to będzie likwidacja szkół. No ja nie wiem, ja też byłam dopiero na spotkaniu płatkowym w starostwie i pan starosta nie zapewniał takiej sprawy, jak tutaj są mówione, mówią właśnie o internacie, o dachu, że będzie remontowany. No jeżeli taki coś miałby miejsce do likwidacji, to by nie zapewniał tego. No ale mamy właśnie tutaj ludzi odpowiedzialnych, których myśmy wybrali i powinni dbać o naszą gminę i powinni wspierać. No wiadomo, że każdy radny no, chce do swojego środowiska coś wnieść, no ale razem przy wspólnej współpracy myślę, że dojdziemy do porozumienia. Tak jak mówiłam, tutaj już nie chciałam się w temat wnikać pani Agnieszki też i czy tutaj pani tego świętego Mikołaja, no dziękujemy właśnie, może już jest ten pierwszy święty Mikołaj, bo już nie mamy podniesionych tych opłat właśnie, tych śmieciowych. No tutaj może się odniosę do pani Agnieszki, po prostu jak zauważam też brakuje tego dialogu pomiędzy rodzicami a dziećmi, pomiędzy właśnie tymi pokoleniami, bo dzisiaj jest ten świat taki zapędzony, rodzice pracują, wyjeżdżają za granicę, dzieci samowolka, komputery i tak dalej, tak to wygląda, no taka jest ten pęd tego życia. Kiedyś był zupełnie inaczej, kiedyś, ja pamiętam swoich czasów, wystarczyło, że się popatrzyło na tatę czy na mamę, a dzisiaj jest inny świat, inna, no moim zdaniem nie prowadzi to do dobrego, nie dojdzie to tak, jak powinno być, no, ale trudno, żyjemy w tych czasach tak, jak i żyjemy. Jest komputeryzacja, jest wszystko, no ale brakuje tego najważniejszego, właśnie tego wspólnego dialogu, rozmowy. I na tym może zakończę. Dziękuję wszystkim jeszcze raz i życzę w tym nowym roku dużo, dużo zdrowia, wytrwałości, wzajemnego poszanowania, życzliwości i wsparcia po prostu, żebyśmy się razem szanowali. To jest najważniejsze. Bardzo dziękujemy za dobre i miłe słowa. I kończąc już też chciałbym w duchu podziękowań jeszcze, bo rzeczywiście panowie, tak jak sobie człowiek przypomina, kiedy trzeba, to dzwonimy w błahych sprawach, to dzwonimy w bardzo ważnych sprawach i w miarę możliwości zawsze pomagacie. Chciałem podziękować powiatowi, ale przedstawicielom, czyli radnym powiatowym, zawsze można na was liczyć. Chciałem podziękować panu radnemu Sejmiku Województwa, bo też również zawsze można na niego liczyć i mówię, dzwonimy w błahych i dla nas bardzo ważnych sprawach, ale na pewno to są zawsze bardzo ważne sprawy dla mieszkańców. Chciałem podziękować paniom dyrektorkom za współpracę w szkole, paniom i panom sołtysom za ten ciężki rok. Zapowiada się kolejny ciężki, w sensie dużo pracy, ale to chyba bardzo dobrze i korzystajmy z tego momentu i z tych pieniążków. Paniom i panom radnym, bo też mamy wiele dyskusji, wiele pracy i wiele przed nami. Pracownikom Urzędu Gminy rzeczywiście również mają bardzo dużo pracy w ostatnim czasie, ale myślę, że musimy ten czas wykorzystać i te środki, z których możemy skorzystać. I chciałbym życzyć państwu i waszym rodzinom szczęśliwego nowego roku. Jeszcze pan radny, proszę bardzo, pan Mariusz Król. Dziękuję serdecznie. Powiem szczerze, że mam pewien dysonans, bo tak rozumiem, że na siedząco. Okej, panie przewodniczący, ja na wstępie chcę bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą państwa sesję. Powiem państwu, że no, przysłuchiwałem się różnym waszym dyskusjom i tak jak tu moja przedmówczyni powiedziała, że widać już Duch Świętego Mikołaja. Uważam, że bardzo fajna, bardzo dobra inicjatywa. Gratuluję państwu, żeście podjęli tę uchwałę, bo naprawdę, jeżeli uda wam się pozyskać patrona w osobie Świętego Mikołaja, wielka sprawa. Oczywiście to jest początek drogi, tak jak tu pan przewodniczący następnie zauważył, ale ja mam głęboką nadzieję, że zostanie on zwieńczony faktycznie decyzją papieża i będziecie mieli jako patrona tego. Myślę, że będziecie się na pewno i to bardzo znacznie, jeżeli chodzi o cały kraj, bo mieć patrona w osobie świętego, no nic dodać, nic ująć, a tak jak pani sołtys mówiła, już widać ten jego duch w postaci chociażby oto tej, że nie macie podwyżek w obszarze wywozu odpadów.
a trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że jak obserwujemy to, co wokół nas się dzieje, no to mamy ogromną inflację. Tą inflację statystyczną, ale my wiemy doskonale, że ta inflacja realna jest znacznie wyższa i jak niektórzy analitycy mówią, że jest nawet wyższa o 100%. Stąd też odczuwamy to wszystko wszyscy w naszych portfelach. Sytuacja jest niesamowicie dynamiczna, nikt dzisiaj nie jest w stanie przewidzieć, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o przyszłość. Dzisiaj mamy już takie sytuacje, że w sklepach nie ma ceny z racji tego, że sprzedawca mówi, że jutro jak zamówi produkt, może być zupełnie inna cena, stąd też nawet nie potrafi się umówić na określoną cenę. No, czasy naprawdę dynamiczne i tu też nie zazdroszczę Państwu tego wyzwania, jakim jest ta fotowoltaika, o której tak dużo żeście dyskutowali, bo w istocie tutaj przedsiębiorcy też nie mają kompletnie zorientowania, jak ta sytuacja będzie wyglądała, a wiemy, co się dzieje dzisiaj na świecie, że mamy przerywane łańcuchy dostaw i tak nawiasem mówiąc, nie wiadomo, jak to dalej się wszystko będzie toczyć. Mamy u wybrzeży Stanów Zjednoczonych cumujące kontenerowce, których nie ma kto rozładować. U wybrzeży Chin mamy kontenerowce, które czekają, bo nie ma kto załadować. Więc naprawdę sytuacja jest ciężka i trudna. Niemniej jednak z drugiej strony też widzimy, co się dzieje w obszarze energetyki. Tu też mamy dosyć znaczące podwyżki zarówno cen energii elektrycznej, jak i cen gazu. Także czasy idą takie dosyć trudne, bym powiedział, i musimy się jakoś z tymi czasami mierzyć, ale niemniej jednak, oby ten duch w nas pozostał jak najdłużej optymistyczny, bo dużo zresztą tego pesymizmu wylewa się z każdej strony. Codziennie jesteśmy zalewani danymi z obszaru pandemii, która też no, niestety nie napawa optymizmem, a wręcz przeciwnie. Ale ja to zawsze podkreślam jedno, wprawdzie mamy w tej reklamie dystans. Ja uważam, nie uciekajmy przed sobą. Nie dajmy się przede wszystkim podzielić na takich czy innych, na zaszczepionych, niezaszczepionych. Bądźmy wszyscy sobą, żyjmy normalnym życiem. Jak kiedyś pytany, co by należało zrobić, żeby ograniczyć pandemię, to ja zażartowałem, że wyłączmy telewizję. To by nam się udało, to na pewno ograniczylibyśmy tą pandemię, bo tak nawiasem mówiąc, to ona w dużej mierze tam się pojawia i oddziałuje na nas strachem. Tutaj była też mowa, proszę Państwa, rozmawialiście o tej komunikacji. Ja mam taki pomysł, żeby ile w ciągu roku osób z terenu gminy, miasta. Znać, że kiedyś wszedłem do burmistrza i zapytałem, czy jest wójt. Pani mi odpowiedziała, że nie ma. Ja mówię, wie pani co, jak to nie ma? Przecież słyszę, że chyba rozmawia tam w swoim gabinecie. Ale to już nie wójt, burmistrz. To prawda, ja mam jeszcze czasami taki problem, że panie burmistrzu, przepraszam, jeżeli gdzieś tam się przejęzyczam i mówię wójt, ale to nie wynika, broń Boże, z nie, braku szacunku, a po prostu z biegu czasami mi się tak zdarza, ale będę się starał pilnować tutaj. Ale wracając do tej komunikacji, sprawdźcie Państwo, jak faktycznie realnie, ile tych osób z terenu gminy korzysta i wtedy będziecie umieli przełożyć to na poszczególne dni roku i ewentualnie odnosić się, bo taka informacja dużo daje, bo mówienie ogólnikowo, że a fajnie by było, a później się może okazać, że faktycznie w ciągu dnia przyjdzie 2-3 osoby, a ten pracownik będzie tu musiał być u Państwa przez dzień cały. Zresztą oprócz tego pracownika to jest jeszcze kwestia finansów, bo jak pamiętam, coś rejestrowałem, to zawsze trzeba jakieś opłaty wnosić, także to już pewien ciąg zdarzeń, który musi nastąpić, żeby tego typu usługa była realizowana. Ale pomysł na pewno warty rozważenia, ale tak jak powiedziałem, sprawdźcie Państwo analizy, bo one są kluczowe. My tak często uciekamy przed matematyką i tymi danymi, które liczbami, a liczby, jak to ktoś kiedyś powiedział, co jak co, ale liczby nie kłamią. Chcę Państwu tylko powiedzieć, tak nawiasem mówiąc w kontekście tej pandemii, o której też wspominałem, że tak kiedyś siedząc i dyskutując, a myślę, że wiele z nas w ostatnim czasie rozmawia o pandemii, o tym, co nas otacza w tym obszarze zdrowotnym. I jeden z moich znajomych wziął gazetę i mówi, pyta mnie, a ty wiesz, jaka jest umieralność na Podkarpaciu, jeżeli chodzi o COVID-19? No takie pytanie, czy wiecie Państwo, jak to w procentach wygląda przez ostatnie 2 lata? Myślę, że nie, bo nie zastanawiamy się nad tym. Więc powiem Państwu, wygląda to w ten sposób, że mamy 25%. Taka jest umieralność na COVID-19. Polecam wszystkim Państwu, żebyście sobie sprawdzili, ile w tym czasie umarło ludzi na raka płuc wywołanego paleniem tytoniu, czy też ile osób zmarło na problemy nowotworowe.
ale niestety te choroby nie są pokazywane medialnie, stąd też nie boimy się tego, natomiast tu mamy do czynienia zupełnie z innym zjawiskiem. Oczywiście, jak szereg osób podnosi, jest to zjawisko ogólnoświatowe, więc wszędzie go pełno. Dzisiaj słyszałem nawet gdzieś tam, że Amerykanie się martwią o Polskę w tej chwili, że jeżeli nie wprowadzimy lockdownów, to będziemy mieli 500 000 osób, które będą miały potwierdzony test pozytywny. Tu też na marginesie dodam, polecam wszystkim dwa stany w Stanach Zjednoczonych kluczowe, to jest Floryda i Teksas, w którym nie obowiązują żadne obostrzenia i muszę Państwu powiedzieć, że żyją tam wszyscy pełnią życia i fantastycznie się rozwijają. Także zapomnieli o pandemii, żyją normalnym życiem. Ja Państwu tego życzę, bo zbliżamy się do końca tego roku, roku trudnego, z którym walczyliśmy z tymi chorobami. Też mamy przypadki, że odeszli od nas nasi bliscy. Oby ten rok, który się kończy jutro, przeszedł w zapomnienie. Oby ten rok, którego doświadczymy niebawem, był znacznie lepszym rokiem. Niezależnie od tego, ja nie mówię, żeby był taki sam, ale żeby był lepszy. Lepszy w tym sensie, żebyśmy doświadczyli tej starej normalności. Zauważcie Państwo, że my dzisiaj wszędzie słyszymy, że coś nowego. Nowy ład, nowa normalność, nowy porządek, nowe podatki, wszystko mamy nowe. Zadaję nieraz pytanie, co to znaczy nowa normalność? Czymżeż jest ta nowa normalność w odniesieniu do tej starej normalności, w której wszyscy żeśmy się kształtowali, wychowywali, wzrastali. Ja sobie życzę tej normalności, tej, gdzie byliśmy sobie wszyscy bliscy, gdzie ze sobą rozmawialiśmy, gdzie nie baliśmy siebie nawzajem, a dzisiaj już mamy takie przypadki, że co niektórzy ze względów oczywiście wiadomych uciekają jedni przed drugimi. Nie bójmy się siebie. Naprawdę. Jak to ktoś kiedyś powiedział, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Funkcjonujmy w tym wszystkim normalnie. Nie dajmy się po prostu mediom sprowadzić do sytuacji takiej, że zostaniemy zamknięci w czterech ścianach i będziemy wszyscy czekać nie wiadomo na co. Nic do nas lepszego nie przyjdzie. My jako ludzie jesteśmy stworzeniami stadnymi i nam drudzy ludzie są potrzebne do normalnego funkcjonowania. Zresztą szereg naukowców to podkreśla, że przy okazji kontaktu wymieniamy się własną florą bakteryjną, a dzięki temu budujemy naturalną odporność naszego organizmu. Także życzę Państwu wszystkim tego zdrowia. Zdrowia, które dla nas wszystkich jest najistotniejsze, które jest tym dobrem najwyższym, niezależnie od tego, jaki status społeczny sprawujemy, kim jesteśmy, jakie konta mamy. Oby to zdrowie Wam wszystkim towarzyszyło w tym przyszłym roku, Państwu, ale przede wszystkim również Waszym rodzinom i abyście się spotykali w tej takiej fajnej atmosferze, bo przyznam się szczerze, nie wiedziałem jak funkcjonujecie Państwo w Radzie, ale widzę, że macie praktycznie jednomyślność w głosowaniach. To piękna sprawa. To świadczy, że budujecie bardzo fajną społeczność, a dzięki tej właśnie postawie moim zdaniem osiągniecie bardzo dużo. Tutaj pan przewodniczący wspominał, że tam czasami odbieram telefony i staram się wspierać. Proszę Państwa, ja to traktuję jako normalność, to jest mój obowiązek. Jestem radnym, więc poczytuję to jako obowiązek, żeby pomagać, gdzie tylko będę mógł, tam będę pomagał. Zawsze możecie liczyć na to i zarówno pan burmistrz czasami dzwoni, jak i pan przewodniczący dzwoni i coś niecoś nam się od czasu do czasu udaje, ale żeby nie przedłużać, bo jestem gaduła, jeszcze raz wszystkiego dobrego, no i udanego Sylwestra. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy za ciepłe słowa i z tym optymizmem wejdźmy w nowy rok. Jeszcze pan radny Blacharczyk, proszę Panie bardzo. Panie przewodniczący, pozwoli pan, że jeszcze kilka słów. Szanowni Państwo, chciałbym też coś od Mikołaja dla gminy Dubiecko dołączyć, ponieważ wczoraj uchwaliliśmy budżet powiatu przemyskiego i też chciałbym się pochwalić, że jednomyślnie jest to istotne. I wiele tematów, o których nie będę tutaj wspominał, będzie dotyczyć gminy, miasta i gminy Dubiecko. Oczywiście są tematy takie, które wiemy, że są projektowane, są to ciągi dróg, prawda, istotne dla terenu naszej gminy, ale również inne zadania mostowe, które będą również realizowane i też również projektowane. Oczywiście poza tym placówki oświatowe, wiadomo, że też
Znaczna część budżetu powiatu przemyskiego na te cele jest skierowana. No i oczywiście kwestie administracyjne, te, które należą, prawda, w gestii powiatu. Szanowni Państwo, ponieważ jesteśmy u progu nowego roku, chciałbym w imieniu Zarządu Powiatu Przemyskiego, w imieniu Pana Starosty, myślę, że tutaj również w imieniu radnych, może zechce jeszcze tutaj ktoś zabrać głos, życzyć Państwu przede wszystkim dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności, by te zadania, które nakreślicie sobie do realizacji na przyszły rok, były w 100% zrealizowane. A to, co może nie udało się w pełni do tej pory zrealizować, by było zrealizowane w przyszłości. Do tego jest potrzebna na pewno nam wiara w to, że to zrobimy, pomoc finansowa od sejmiku, powiatu, jak i również z budżetu państwa. Jeżeli te wszystkie obietnice się spełnią, to myślę, że i również gmina Dubiecko będzie się rozwijać. Tego z całego serca życzę, a życzę, żeby tutaj całej społeczności, prawda, która zasiada i decyduje o perspektywach rozwoju naszej gminy, po prostu miała dobre pomysły, które znajdą akceptację wśród mieszkańców. To dobrze, że akurat jeżeli chodzi o podatki, jeżeli chodzi o płatności związane tutaj z gospodarką śmieciową, jest sytuacja taka, że nie ma dużych wzrostów, bo jeżeli to, co niesie, prawda, temat, o czym słyszymy, podwyżki nośników energii, plus do tego jeszcze nie wiadomo, co pandemia przyniesie, to są pewne obawy, że część społeczeństwa, która naprawdę niewiele środków finansowych posiada, może znaleźć się w kiepskiej sytuacji. I tutaj też istotne, by pomoc społeczna naszej gminy mogła wyłuskać takich ludzi i tym ludziom w miarę możliwości pomóc. Życzę wszystkiego dobrego Państwu, Waszym rodzinom i całej społeczności gminnej. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Burmistrz, proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja korzystając z tego, że rzeczywiście jest to ostatnia sesja w tym roku i tak sobie zrobiłem statystykę, że no to trzeci rok naszej działalności Rady i tutaj naszej wspólnej działalności, prawie że dokładnie trzeci. Trzeci, 21 w XXI wieku, więc no taki dość charakterystyczny rok, który był trudny, poprzedni też był trudny, przed nami pewnie też trudny. Myślę, że te wyzwania, które są przed nami, no nikt nie jest ich do końca świadomy. Myślę, że tak jak tutaj radni powiedzieli, my musimy się tutaj trzymać razem tej małej społeczności i chyba takie zadanie jest przed każdą jednostką samorządową, żeby spróbować wytworzyć taki klimat, żeby każdą przeszkodę, która przed nami, pokonać, a myślę, że stal hartuje się w żarze. Ten żar to była powódź, pandemia. Trochę nas przygotowuje do tego, żebyśmy byli odporni na wszystkie inne przeciwności losu, ale chciałem przede wszystkim rzeczywiście bardzo pokłonić się pracy radnych, sołtysów, radnych powiatowych, radnego wojewódzkiego, podziękować za tą współpracę, bo ja uważam, że ona jest na najwyższym poziomie i za to bardzo dziękuję dyrekcjom szkół za wspaniałą współpracę, też pracownikom urzędu za ich wysiłek, bo tak jak Państwo pewnie zdołacie zauważać, często ta praca to jest dosłownie na minuty, wymaga naprawdę dużej koordynacji wielu osób. Także za ten kolejny rok też bardzo dziękuję. Nie uda mi się podziękować i pożyczyć wszystkim na rynku, złożyć życzenia, dlatego że odwołaliśmy ostatecznie Sylwester, który był w planie. Dlatego też teraz chciałem przekazać najlepsze życzenia na nowy rok. Rzeczywiście tej nadziei na lepszy każdy dzień i dużo zdrowia, które jest no niezbędne każdemu z nas do pokonywania każdej przeciwności losu życzę. No i trzymajmy się razem.
To myślę, że będzie najlepsza dewiza na każdy następny dzień 2022 roku. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam 50. sesję Rady Miejskiej w Dubiecku.